Dariusz Szatalow, gratulacje za wygraną. Daniel, skaży, jak ty czujesz po boju? Jak się czujesz po walce? Неплохо, в принципе, побахнет левое ребро, думал, что сломал, вроде просто ушиб. Ничего, оправимся, пойдем дальше воевать. Powiedział, że bardzo czuje się bardzo dobrze, że walka nie była lekka, ale myśli o tym, żeby już dalej walczyć w kolejnej walce. A скажи, jak było окончание боя? Ты думал, что выиграл 100%? Да, у меня даже не было почему сомнений. По всему ходу боя бил, попадал, перебивал его. I nie było nikakich сомнений, że ja проиграл. Powiedział, że nie był tak do końca przekonany, ale wydawało mu się, że prowadzi na punkty i zdecydowanie powinien wygrać i jego ręka powinna pójść do góry. Które elementy zadecydowały jego zdaniem, że pojedynek był na jego korzyść? A jakie elementy byli, sędzia brali pod uwagę, że ty wygrał? Как думаешь, как судья, они на что смотрели? Ну, если судья... На удары или на инне? Ну, я думаю, что, конечно, судьи же смотрят на удары, на точное попадание. С моей стороны их было, в принципе, достаточно много, чтобы отдать победу мне. Посмотрите на лицо Фибича, и вам станет все понятно. On myśli, że tak, że zdecydowanie tutaj decydowały mocne uderzenia, tak? Bo on szedł cały czas do przodu, a Fibik się cofał i on to czuł, że po prostu prowadzi tą walkę właśnie w tym elemencie. Zbliża się oczywiście gala w Moskwie, czy tam chciałby oczywiście wystąpić? Ty słyszałeś, że w Moskwie będzie turnier, da? DSF. Chcesz tam wystąpić? Tak, oczywiście, to moja ziemia i ja должен wystąpić, победить tam, dominować, niezależnie od tego, kto będzie przeciwnikiem. Ну, противник будет местный ваш поляк, который сегодня нокаутировал Бартака. Я считаю, что ему сегодня просто повезло. Я доминирую в Москве. Так, он мыслит, что, прежде всего, это его земля, он хочет биться на своей земле. Он мыслит, что будет Михаил Туринский, бо знокаутовал сегодня Ивана Бартка. Ну и это будет файна валка, так мыслит. А еще скажи нам, ты живешь в Санкт-Петербурге, да? Tam jest один боец, który jest oczyń, no jego все uważają, że to i w Polsce też jego znają, Sława Dacik. Co ty możesz сказать насчет Sławy Dacika? Sława Dacik, to ja tak скажу, że очень своеобразная, специфическая личность. Я не считаю его спортсменом. Это, на мой взгляд, фрик, который поясничает на камеру и этим зарабатывает деньги, не более того. Zapytałem go o Sławę Dacika, który jest tam bardzo sławny w Rosji. Teraz niedawno opuścił mury takiego więzienia Kresty w Sankt Petersburgu. No i szuka w tej chwili walki. Stał się bardzo sławny, jest trash talkerem. No ale akurat Daniel uważa, że on nie jest zawodnikiem, w pełni zawodnikiem sportu walki, tylko jest po prostu freakiem. A właśnie odnośnie tego trash talku rosyjskiego rynku, Rosja jest bardzo tradycyjnym rynkiem i właśnie pytanie, on się delikatnie zmienia, coraz bardziej właśnie jest taki trash talk jest widoczny i czy przewidujesz rzeczywiście, że Rosja tak mocno się zmieni pod tym względem? A co ty думаешь o trash talkie, da? Trash talk, no w mire wsie jest mnoga trash talkerów, a jak w Rosji, jest trash talkery? Pamieniaj tam ta rynek zmieszanych jedynoborstw? Ну, так сказать, возможно, что да, после появления Конора Макгрегора и его стиля общения, ведения манеры со всеми соперниками, то появилось множество подражателей. Я не считаю это каким-то хорошим знаком. Я считаю, что каждому сопернику нужно относиться с уважением и не переходить рамки дозволенного в этом самом трэш-токе. Jeśli chodzi o rynek, oczywiście on zauważył, że pojawił się Conor McGregor. Jest Conor McGregor też pobudził mnóstwo emocji w Rosji i on widzi, że jest ten trash talk, rodzi się, ale on akurat ma do tego dość ambiwalentne zdanie, nie uważa, że to jest dobre i na pewno nie jest to dobre dla przyszłości sportu. A jak byłoby takie przygłaszenie, żeby ty wziął boj z Sławą Dacikiem, wziąłby? Мне без разницы, с кем драться. Я боец, я воин. Предложите, я выйду, подерусь. Без проблем. Так, powiedział, że nie ma problemu ze Sławą Dacikiem, mógłby wziąć walkę. On w zasadzie nie wybiera sobie rywali, jeśli by była dobra propozycja, nie ma najmniejszego problemu. A jeszcze skaży, один вопрос. Ty wczoraj był w Oświęcimie. Jak ty czujesz po tej wizyty? Скажу так. Атмосфера очень тяжелая, даже для меня, для такого с виду страшного человека, но в душе остается очень неприятный осадок.
Очень неприятный осадок. Tak, on był wczoraj w Oświęcimiu, powiedział, że jest bardzo przybity, że to jest takie miejsce, które przybija wszystkich, no i bardzo kiepsko się czuł po wizycie w Oświęcimiu. To było dobre miejsce do wizyty przed walką właśnie. Czy to było dobre miejsce? A ty dumajesz, to dla boja to eta хорошо, что można tam pojechać, или после боя лучше by było? Я считаю, что это не принципиально важно, это было как культурно-досуговое мероприятие, которое никак не могло повлиять на бой, не более того. Nie ma to znaczenia, bo to jest zupełnie odrębna sprawa od walki, potrafi się wyłączyć i tak naprawdę walka, to wizyta była wizytą, a walka była walką. No to co, всего доброго i co, увидим быстро, może w Москве. Спасибо, всего хорошего, до свидания. Спасибо большое.